No przede wszystkim trzeba sobie zadać podstawowe pytanie. W imieniu czyim działa biegły rewident? Otóż wyraźnie widać dwie grupy jednostek. Jedna grupa jednostek to ta, która się finansuje przez rynek kapitałowy, poprzez akcje. I tu oczekuje się, że biegły rewident spełnia rolę rzecznika, orzecznika ZUS-u. Kto nie bardzo wie, kto to jest orzecznik ZUS-u, jest to lekarz, od którego zależy przyznanie renty chorobowej czy coś takiego, który musi być świetnym lekarzem, ale nie wolno mu z pacjentem mieć żadnych kontaktów, leczyć go, broń Boże, coś takiego. Jednostek zainteresowania publicznego jest w Polsce 1400. No to policzmy sobie, ile biegłych trzeba na zbadanie 1400 jednostek. Przecież nie jeden biegły nie bada jednej firmy. Druga grupa jednostek to te, które oczekują od biegłego nie opinii dla świata zewnętrznego, tylko oczekują przede wszystkim pomocy z jego strony. Pomocy, żeby czuł się on bezpiecznie pod względem podatkowym, pod względem no, księgowym, bo to się ściśle wiąże, żeby mógł otrzymać rady przy różnych finansowych transakcjach i tak dalej. No i teraz powstaje pytanie, czy różne czarne listy i inne skierowane do osób, które nie zajmują się tą pierwszą grupą, jest rozwiązaniem trafnym. Dlatego, że jak powiadam, ta druga grupa finansuje się przez banki, przez dostawców albo przez właścicieli. Oni nie potrzebują rozszerzonej opinii, oni nie potrzebują pisma do Komitetu Audytu, bo takiego w ogóle nie ma. Oni oczekują natomiast pomocy, między innymi w zakresie rachunkowości, w zakresie podatku.